To słowa, które nie tylko bulwersują, ale po prostu szkodzą Polakom. Adam Bodnar był już rzecznik praw obywatelskich, odbierając w Niemczech nagrodę przyznaną przez Federalny Związek Towarzystw Polsko-Niemieckich. Określił Niemcy mianem mentora Polski. To był jednak dopiero początek. Aber auch eine besondere Verantwortung für den Mentor. Wie in dem Gleichnis aus Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Wenn man ein Tier zähmt, kann man es danach nicht mehr aussetzen. Ich meine die Verantwortung, die Situation in Polen ehrlich und damit auch kritisch zu bewerten. Ist die historische Erfahrung nicht nur eine bequeme Ausrede, nicht zu sagen? W swoim wystąpieniu Bodnar porównał Polskę i Polaków do dzikiego zwierzęcia, oswojonego przez Niemców. Wywołało to falę oburzenia, bo zdaniem komentatorów... Wałbrzych, bevor Krieg das war Waldenburg. Porównanie Bodnara niepokojąco przypomina niemiecką retorykę z czasów okupacji, kiedy Niemcy uważali Polaków za podludzi i traktowali jak zwierzęta. Każdy Polak obowiązany jest po ujrzeniu każdego Niemca noszącego mundur ustąpić miejsca na chodniku. Obowiązek ukłonu przez Polaków podlega też w stosunku do wszystkich. Przychodzi jednoznacznie tutaj w porównaniu do czasów II wojny światowej, gdzie Niemcy jawili się, a przynajmniej chcieli się ujawić jako ta wyższa kultura. Wiemy dobrze, na czym polegała ta wyższa kultura. Na zbrodniach, na grabieżach, wreszcie na podległości Polski czy Polaków w stosunku do Niemców. Łapanki i rozstrzeliwania, podłość, okrucieństwo. Niemieccy kaci i zbrodniarze przynieśli Polsce zniszczenie i zniewolenie. Za swoje zbrodnie Niemcy dotąd nie wypłacili Polakom reparacji. Pomimo tego, zdaniem Bodnara, to Niemcy powinni uczyć Polaków, czym jest demokracja i praworządność. Aufgrund tragischer historischer Erfahrungen haben die Deutschen und die Bundesrepublik Deutschland eine besondere Verantwortung für die Zukunft der Europäischen Union, für ganz Europa, auch für die Länder östlich des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Bodnar to kolejny przedstawiciel polskiej opozycji, który apeluje do Niemców o zdecydowane działanie w sprawie sporu z polskim rządem. Ale schätzen eure Geduld, aber bei der Verteidigung unserer gemeinsamen Werte kommen jetzt harte Entscheidungen auf uns zu. Ein klarer Standpunkt eurerseits wird dabei den Ausschlag geben und daher Gold wert sein. Ich bin sicher, dass ihr uns auch hier nicht enttäuscht. Danke. To fragment przemówienia Donalda Tuska podczas zjazdu niemieckiej partii CDU. Liebe Freunde, Oppositionführer, jak nazywają Tuska w Berlinie, nie szczędził Niemcom komplementów. Eure Art zu regieren war ein Segen nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Donald Tusk ma powody, aby okazywać Niemcom podziw i wdzięczność. Jego pierwsza partia, Kongres Liberalno-Demokratyczny, jak relacjonował Paweł Piskorski, były współpracownik Tuska, powstała przy finansowej pomocy CDU. Czy KLD miało pomoc ze strony CDU? Potwierdzam, tak, że taka pomoc była. To już Radosław Sikorski i jego słowa okrzyknięte przez komentatorów hołdem berlińskim. Mniej zaczynam się obawiać niemieckiej potęgi niż niemieckiej bezczynności. Niedawno do tych peanów dołączył Szymon Hołownia, który wprost stwierdził, że Polska potrzebuje takiego przywódcy jak Angela Merkel. Mądrego przywódcy, tak poukładanego, tak życiowego, ale też tak konkretnego i wyważonego jak to 12-minutowe orędzie Angeli Merkel, które możecie sobie również przetłumaczone znaleźć w internecie sprzed paru dni. No to jest ta klasa przywództwa, o której chodzi i za którą...